podziwiam psychologów. Pomyślałem, że jakaś by pomocna dłoń kobieta z tymi świniami w tych oborach, z tymi koniami. Tak. Wiadomo, trzeba mleko kozę puścić. Jak w klasycznym westernie. Odezwij się jeszcze raz, człowieku, jak ci pieprznę w łeb! Ej! Ej! Co ty jesteś? Kim ty jesteś, co? I pomyślałem, że w tym domku mogę być troszeczkę ze mną bożędować. Kurze, zatrzeć okno. Ja myślę, że bardzo trudno jest odreagować to napięcie na froncie, później w domu. Są same kury, świnie. To jest bardzo proste. Mm-hmm. Zamykam się w ubikacji na pół godziny i jest okej. Okay. Can I? I co to jest w ogóle? To jest mój kolega. Greg Pardubicki. Greg Pardubicki, tak? Ty mieszkasz w Warszawie, nazywasz się Greg Pardubicki? Pod Warszawą. I Greg Pardubicki jesteś, tak? Z dziada, pradziada. Znaczy nie Greg, bo Greg to jest moje imię w chrzcie nadane, ale Pardubicki, tak. Greg, czy na chrzcie dali? W Polsce, debilu? Grzegorz. Co mnie chciało robić, co? Kiedy pewny słówek nie wyłapuje, co? Byłem na wycieczce w LA. Też byłem. Słuchaj, ja chciałem się bardzo powiedzieć, że cieszę się niezmiernie, że mogę być w Polsce, ponieważ ostatni raz w Polsce byłem tydzień temu. Dlatego pomyślałem sobie, jeżeli państwo pozwolą, serdecznie zapraszam państwa na poligon. Mhm. Będą mogli państwo poszczelać troszeczkę się potarzać w błocie. A pan może jako tarcza porobić bardzo fajne, taka żywa tarcza będzie biegała. Drodzy państwo, gościem naszym i państwa był generał Bill z domku na Prairie. Jeszcze raz powiedz tak, to uderzę cię o blat. Taki żart. Żegnam serdecznie. Jest pan człowiekiem sukcesu. Dziękuję. Ja pytałem, czy jest pan człowiekiem sukcesu. Tak. Tak się czuję, tak. Uważam, że na to wszystko, co osiągnąłem, te wszystkie czynniki, które się złożyły. Oczywiście, że trzeba być człowiekiem, znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie i do tego jest potrzebne szczęście, ale szczęściu trzeba pomóc. I siadaj tam. Przede wszystkim jedna rzecz. To miało być tajne, nie? Miało być tajne? Czy nie miało być tajne? Pewne sytuacje można ze studia wynikać, pewne sytuacje nie, tak czy nie? Wszystko da się... Wszystko jest to przykład, czy nie? Ja się pytam. Z tobą rozmawiałem? Pokazałem ci palec? Tajne? To nazwa audycji, w rozmowie której pan brał udział w programie, czyli na przykład jeśli ja bym nazwał... Dobra, stop pies! Tak czasami bywa. Na żywo, na ostro, bez dyskusji. Dobrze, słuchajcie, musimy teraz się naprawdę poważnie zastanowić, o czym my dzisiaj powiemy ludziom. Oto czarny koń. Tutaj mam. Czarny koń. To jest nieprawdopodobne. Oto czarny koń. Czarny koń. Myślisz, że ja nie słyszę, jak ty mówisz? Zobacz. Popatrz. Można stąd dać tu. Tak o. Ty w życiu nie jadłeś z laptopa? Mam laptopa. Poznałem Dominikę. O. Ona jest lajfująca też? Ty w ogóle... Ty w ogóle wiesz, co to znaczy lajfujące? No jasne. Tak? Co to znaczy? Żyj pełnią życia. Life. Lajfujące. Carpe diem, tak? Life, to. No i co jeszcze? Znasz jakieś określenia telewizyjne? No jakie już poznałeś? Debil. No tak, to ja do ciebie mówię najczęściej, no. On nie ma żadnego doświadczenia, a pan go wybrał. Dlaczego? No wydaje mi się, że to jest taki everyman, że on może być takim człowiekiem z tłumu, z ulicy, że o to też jakby głównie chodzi, prawda? Ja słyszałem na przykład, że KGB tak wybierało członków swoich, oficerów KGB, żeby to było tak jak z ulicy, nie? Że przyjedzie jakiś przystolinek, prawda, i nagle nie obchodzą mnie wiadomości, a on gwarantuje, że te wiadomości będą specyficzne. Znaczy specyficznie normalne. Exactly 5 o'clock. Ahoj, to je ne wieczór, to je poranek. Ciao, pues.
buonasera e buongiorno in Rai 1 di quarto, penso, Ecuadori, sera d'ette. Hello! Unser Auftrag ist dringend und der Zeitpunkt ist genau der richtige. Wir sind aus dem Nachbarland an der Ostküste hierher geschickt worden, um den Mann zu suchen, der die heilige Kirche in die Hände des Teufels legen will. Buonasera, Violetta Mortera. Gdzie się pan urodził? W Sopocie. Imię matki? Barbara. Pierwsza przygoda na morzu? No to było, miałem 5 lat wtedy i wpadłem. A pierwsza przygoda z telewizją? To u wujka, bo z Niemiec przybył telewizor i wtedy jakby pierwszy raz miałem okazję, jakby tak można powiedzieć, twarzą w twarz z telewizorem. Hello, we are very international company and we welcome you and we have for you people some news from our newsroom. Everything sounds more believable when you say in English. I hope you are all understand us because we want to do everything for you and for your understanding us. Exactly. Not us, you think us, shit from us, but us, I mean our us. Yes. We if us. You have your us, you must number one thing. Yes. Your us, it's your us. Never your us give another people. Never. Exactly. Witamy serdecznie. Jacek Wawawasz, Grzegorz Pardubicki i Violetta Mróz. Przywitaliśmy Państwa i przekazaliśmy Państwu wiadomości w różnych językach. Mam nadzieję, że Państwo rozumieli. Jeżeli nie, to trudno. Zapraszam o 17. Przepraszam Cię, Jacku. Ja tylko chciałem Państwu w naszym kraju wyjaśnić, że jest to jubileuszowy program, bo już 150. I w związku chyba z tym wasz. Nasza umowa podpisana z BBC zawiera emisję naszego programu na całym świecie. Ja tak z panem rozmawiam, badając, czy pan dla naszej korporacji jest bezpiecznym elementem, czy elementem potencjalnego zagrożenia. No. No ja myślę, że on jest całkiem dobry, co? Jest całkiem okej. Poza tym, wiesz co, ja przypuszczam, że on nie stanowi jakiegoś większego zagrożenia takiego, wiesz, społeczno-fizycznego z nami i tak dalej, więc możemy mu spokojnie dać na przykład jakąś pogodę albo coś. No zobacz, tu już ten debil jest.